Jakiś czas temu na Skyblocku pojawiły się poziomy, które określają ogólny postęp każdego gracza. Poza specjalnym akcesorium i kilkoma mechanikami na samym początku gry, poziomy Skyblocka dają jedynie zdrowie i odrobinę siły. I o ile są to naprawdę przydatne rzeczy, jak możecie się domyślić, to nie one ekscytują graczy Skyblocka najbardziej. Co 40 poziomów jest bowiem odblokowywany nowy kolor plakietki z poziomem przyniku, no i raczej nie zdziwicie się, kiedy powiem wam, że to najbardziej kręci graczy w poziomach. Zwłaszcza, że najlepsze poziomy są naprawdę elitarne, a zdobycie ich potrafi zająć nawet kilka tysięcy godzin. Skoro już wszystko wiecie, chyba mogę już wam pokazać, jak po raz pierwszy zdobyłem poziom Skyblocka i jak udało mi się dobić do 200 levela. Po tym nowym update'cie możecie usłyszeć głośny dźwięk i zobaczyć prowadzenie Skyblock leveli. I możecie zobaczyć, że ja na przykład otrzymałem 176 level za to, co zdobyłem już tutaj na Ironmanie przez ten cały rok i 7 miesięcy, kiedy już tutaj gram. Oczywiście jeszcze nie odebrałem sobie całego expa i zaraz postaramy się to wszystko nabić. Możemy sobie w ogóle zobaczyć, ile posiadam dzięki temu wszystkiemu health'a i możecie zobaczyć, że dzięki Skyblock levelom dostaję 965 HP, co jest naprawdę sporą ilością. No jeśli chodzi o strength'a, no to tutaj też możemy sobie zajrzeć. Niestety ze Skyblock leveli tracę tego strength'a trochę, ale mimo wszystko jest to fajne, że mamy teraz taki system. Na pewno jest to coś, co ułatwia trochę progresję, daje pewne cele w grze, więc jest to całkiem spoko. I jak się okazuje, według tego, co jest aktualnie dostępne, jestem 530 osobą na Ironmanie. W dzień wyjścia poziomów dostałem od razu 176 poziom, ale to oczywiście nie jest koniec. Z jakiegoś powodu w kilku miejscach gry Skyblock XP nie odebrało się automatycznie, a co za tym idzie, musiałem to zrobić ręcznie. Na początek udało mi się odebrać Commission Milestone'y, czyli nagrody za wykonane zadania związane z miningiem. I nagle posiadam level 179, czyli poszedłem z levela 6 na 9. 3 levele w górę, 15 HP dodatkowo, zawsze spoko. Zdołałem także zdobyć 30 expa poprzez odebranie kilku nagród z dungeonowych kolekcji, na których odebraniu wcześniej mi wcale nie zależało. Natychmiast mogłem jeszcze odebrać nagrody z jednego miejsca i było to muzeum. Jeśli nie pamiętacie, muzeum przechowuje zdobyte przez was bronie, zbrojki i inne cenne przedmioty, które zdobędziecie. W zamian za to, że oddane przedmioty nie mogą już być sprzedawane innym graczom, otrzymujecie Skyblock Expa. I tutaj tego expa można zdobyć naprawdę sporo. To, że dodaliśmy sporo rzeczy, oznacza, że mogę odebrać sobie sporo nagród i trochę się obawiam, ile dostanę leveli. W ogóle zobaczmy, 179 i 93 do 180 i teraz sobie to kliknijmy. Ojej, ten dźwięk był trochę przerażający. Możecie zobaczyć, że posiadałem level 179 i posiadam level 191. Czyli dostałem 12 leveli, oznacza to, że dostałem 70 HP. Z tego, że wrzuciłem parę itemów do muzeum. Także bardzo się opłaca robić muzeum, a jeszcze jest sporo milestone'ów, które mogę podbić. 191 poziom to jest tak naprawdę mój wynik końcowy, który udało mi się zdobyć w dzień update'a. O ile odebranie nagród za rzeczy, które zrobiłem już wcześniej, było naprawdę proste, więc zajęło mi to dosłownie chwilę, żeby wbić 191 poziom ze 176. Teraz zaczynają się niestety schody, bo tak naprawdę muszę robić nowe rzeczy, żeby zdobyć nowego expa i to oznacza, że wbicie 200 levela nie będzie takie proste, jak może się wydawać. W pierwszej kolejności pomyślałem o stworzeniu Warden Helmeta, czyli jednego z najlepszych hełmów w grze. Dobra, już nie będę taki, zrobimy dzisiaj Warden Helmet. No dobra, niech wam będzie, wygraliście. Także biorę sobie żelazo, bierzemy sobie Warden Hearta, bierzemy sobie dwa staki niecałe naszych enchantowanych Iron Bloków i w ten sposób posiadam już rzeczy na ostatni enchantowany blok żelaza i do Warden Helmeta brakuje mi jeszcze czegoś, czyli 2 Revived Heartów, bierzemy sobie 8 staków enchantowanych diamentów, no i teraz wyciągamy sobie Rotten Flasha, craftujemy sobie zombie hearty, możemy sobie zrobić już chyba pierwszy Revived Heart, tak mi się wydaje, o właśnie, czyli stać już nas na to, no i tak, jeszcze sobie robimy jednego zombie hearta, Warden Helmet, 300 health'a, 100 defensa, no to jest takie mało znaczące, ale przede wszystkim ability Brute Force zmniejsza nasz speed o połowę, ale gwarantuje dodatkowe 20% bazowego damage'a za każde 25 speeda, czyli w skrócie tracimy połowę speeda, ale dostajemy za to damage. Wow! 368 tysięcy Carpentry expa, Carpentry 33. Czemu ja mam tego zombie hearta na głowie? Ale dobra, Warden Helmet. Posiadam to. 104. Dobra, 105 tysięcy. Załóżmy, że tak wygląda to. Tak mniej więcej jest. I teraz zamieniamy sobie Tarantula Helmet na Warden Helmet. Mój speed boli. ale okej. Mam nagle 130 000 obrażeń, a nie 105. Jakby okej, 30 000 obrażeń więcej to jest plus. Chcecie, żebym spróbował jednego T5 rewa, okej. Dobra, zaraz zobaczymy tego bossa. Ile ja mu biję? 500 000 obrażeń. Mam wrażenie, że to trochę mało. O ile taki Warden Helmet jest mega OP, ze względu na ograniczenie speeda przydaje się tylko w kilku miejscach. Sama wartość przedmiotu też niestety nie ma znaczenia w kontekście expa i taki Warden Helmet to było dla mnie jakieś 30 expa, a to tylko dlatego, że dostałem poziom Carpentry. Dlatego tym razem postanowiłem dodać trochę tanich przedmiotów do muzeum i dlatego ukończyłem nowego questa w Endzie, dzięki któremu do muzeum zaniosłem jeszcze Void Sworda i Dragon Shortbow. Poświęciłem także niepotrzebne rzeczy i zdobyłem trochę smoczej esencji, za którą postanowiłem ułatwić sobie robienie kolejnych smoków, a także uświadomiłem sobie, że mogę stworzyć kilka nowych akcesoriów. Skoro udało mi się już ukończyć bingo i mam 152 bingo pointy, no to możemy sobie w końcu kupić to, co jest tak naprawdę najważniejszą częścią tego bingo, czyli bingo ringa. Także bingo shop, kupujemy sobie bingo ringa, akcesorium warte 125 milionów. Wow. Wyciągnę sobie 25 milionów, mam nadzieję, że to wystarczy na Jacobus register. Siema Jacobus. Możemy u niego kupić dodatkowe 2 sloty za 1,5 miliona coinów. Mógłbym wydać 3 miliony coinów i mieć te sloty, których teraz potrzebuję. Legendarne akcesorii, to jest to. Także lecimy sobie. 2 akcesorii bagi, sloty, kolejne 2. Chwila, moment, to idzie teraz drożej. Halo. Okej, nie byłem już pewien. 21,5 miliona poszło na to, żeby dostać to akcesorii, które daje mi jeden petlak. I patrzcie, ile mam dodatkowych slotów, także bierzemy sobie to. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na jednym ze streamów zdobywałem te Orb of Energy i zdobyłem ich ponad 400 i właściwie ponad 5 już na tym etapie. I to oznacza, że mogę sobie zrobić Pulse Ring. I Pulse Ring to jest jedno z akcesoriów, które jest naprawdę fajne. Na początku jest uncommon, dostajemy z tego Magic Find, także jest to naprawdę spoko. No i lecimy sobie teraz do kowadła. 9 butelek Thunder in the Bottle. I teraz mogę sobie to połączyć i możecie zobaczyć, dostaję dodatkowe ładunki. Każdy dodatkowy ładunek się tutaj liczy. Jak dodamy 3 takie, to będziemy mieli już rera. Nawet rarity już od razu nie wejdziemy, no ale będziemy mieli już jakiś tam progres, także jest to fajne. Idziemy sobie do Abiphone Super Shopa. I teraz, kiedy sobie zajrzymy tutaj, to możemy kupić sobie jeden z 3 brandów Abicase'ów. Każdy z nich daje nam 1,5 Wisdoma do jakiegoś skilla. I to jest to, co chciałbym dzisiaj ogarnąć. Tylko pytanie, który Wisdom jest mi najbardziej przydatny? Wiecie co? 17 000 bitsów to jest tyle, że gdybym naprawdę potrzebował tego, to mogę to kupić, a faktycznie kombat daje wymierny zysk w postaci slayerów, proszę bardzo. Niebieski, ale czerwony Abicase, dodatkowe 1,5 combat wisdoma. Ogarniemy sobie nowe akcesorium, które daje nam dodatkowy 1% damage'a do smoków. Bierzemy sobie teraz to i proszę bardzo, Draconic Talisman. Nowe akcesoria dały mi 39 expa, czyli jakby nie patrzeć, nie było najgorzej. Dalej zdecydowałem ogarnąć to, co zostało mi już w endzie, bo chciałem mieć to wszystko z głowy. Stworzyłem endermite peta, po czym ulepszyłem go na legendarnie mityczny poziom, odblokowałem warpa od razu do samego smoka, a także dodałem 2 kolejne smocze armory do muzeum, dzięki czemu na tym etapie miałem już ponad 195 poziom. Oznaczało to, że zrobiłem już ponad połowę rzeczy, które były konieczne do wbicia levela 200, ale oczywiście na tym nie poprzestałem. Z pomocą moich widzów zebrałem przedmioty na Firewave Wanda, po czym go stworzyłem. Już jest ostatni, dobra, czyli teraz musimy zdobyć jeszcze tylko 2 spell powdery? Jak to zrobię już teraz, to znaczy, że będę miał Fire Veil Wanda. Podoba mi się to jak bardzo. Patrzcie, jeszcze kudraki! Ale super. Jeszcze został tylko jeden. Jest. Patrzcie, mamy to. Cały spell powder, cały lumino fiber. Jest to specjalny wand dla magów, który po prostu zadaje bardzo duże obrażenia wokół mnie. Mogę tego użyć i robi mi się takie coś. I to bije damage. Nie wiem w sumie, jak to jeszcze do końca działa, będzie trzeba to ogarnąć. Co 5 sekund po prostu to odpalam, tak? I jakby to wystarczy. I powiem szczerze, Fire Veil Wand to mega fajna broń, ale pomimo tego prawie z niej nie korzystam. Zostając w ogóle na Crimson Isle, postanowiłem jeszcze stworzyć Snail Peta. Jest! Mamy w takim razie teraz 2 staki Burning Eye'ów i mamy tutaj mój Enchanted Red Sand. Chyba posiadam już wystarczająco, żeby... W sensie mieć kolekcję odblokowaną. Tak, kolekcja jest odblokowana, czyli mam już to i został nam jedynie super enchantetek, żeby go dodać, także sobie musimy go znaleźć tutaj i możemy skraftować Snail Peta. Także klikamy sobie. A, zapomniałem zwiększyć sobie szans na legendarkę, ale dobra, nie ma znaczenia. I tak mamy tego najważniejszego perka. Snail pozwala na zdobycie aż 4 dodatkowych dropów z bloków takich jak Mycelium, Red Sand czy Hearthstone kosztem speeda. I co ciekawe, jest to tylko jego epicki perk, dlatego nie martwiłem się zbytnio tym, że nie zdobyłem legendarki. legendarnego, no bo ten legendarny perk jest niezbyt fajny. Ale skoro już miałem tego Snaila, postanowiłem go wykorzystać. Mamy calutkie Mycelium, jakiego potrzebowałem i udało się nam to zdobyć, nie wiem w sumie ile to zajęło, ale nasz Snail tutaj całkiem fajnie pomógł. Te 350 Mining Fortune? Nie no, nieźle. Teraz musimy pójść do bazy, zdobyć więcej corrupted fragów. Zmieńmy tylko tego peta, bo ja po prostu nie wytrzymam. Black Cat, o. I teraz potrzebujemy o właśnie, corrupted fragi. I mamy corrupt soila, pierwszego co prawda dopiero. I teraz będziemy mogli sobie to dodać na jakiegoś miniona. Raczej postawimy sobie slime miniona dla testu, bo faktycznie jest to chyba najbardziej wartościowa rzecz, jaka może być. No i co? Teraz tak, stawiamy sobie medium storage. Nie wiem, czy tak się stawia setup pod slime miniony, ale okej. Stawiamy sobie super kompaktor, corrupt soil, tak? Oczywiście w pokazanym setupie zapomniałem totalnie Enchanted Hoppera, które sprzedają dropy po zapełnieniu się miniona, co jest szczególnie ważne właśnie w przypadku corrupt soila. Corrupted fragmenty wpadają w bardzo dużych ilościach i nie kompresują się, więc po prostu potrzebne jest ich sprzedawanie. Ogólnie połączenie slime miniona właśnie z corrupt soilem gwarantuje jedne z najwyższych możliwych zarobków z minionów, jednak w moim przypadku chodziło bardziej o sulfur i właśnie dzięki corrupt soilowi zdołałem wymaksować kolekcję sulfuru. I wiecie, te kilka rzeczy to kolejne ponad 20 expa, ale gdybym zdobywał to w tym tempie, to odcinek pewnie miałby z godzinę. Zerknąłem jeszcze raz na to, za co mogę otrzymać Skyblock expa i zauważyłem pewnego early game bossa. Dobra, dostałem 40 Skyblock expa, ale tak... nie wiem, dziwnie. Lecimy z ostatnią Araknitieru pierwszego i zobaczymy, czy ona coś fajnego dropnie. No mam nadzieję, że będzie ta tarantula epicka chociaż. Znaczy w sumie, jeżeli dropnie mi legendarna, to nie ma znaczenia, ale nie wiemy, czy mi dropnie legendarna. I niestety bez... dropu. Nie widziałem tego, ale patrzcie, sklejmowałem legendarną tarantulę. Czekajcie, ja tu muszę zobaczyć, ona tu faktycznie istnieje? Jest! Na tym etapie zostały mi już blisko 3 poziomy, dlatego postanowiłem skupić się na minionach. O ile niskie tiery minionów dają bardzo mało expa, to te wysokie są naprawdę spoko. Czyli robimy slime miniona na te 11 i zdobywamy skyblock expa w ten sposób. Mam nadzieję, że starczy mi na te 11, chyba że jest jakaś dziwna receptura. I 197 skyblock level. Nice. I mamy T11 slime miniona. Ten profil ma rok i 8 miesięcy, a mój tier diamond miniona to jest tier drugi. Zastanówcie się, co za chwilę zrobimy. Tier trzeci diamond miniona, tier czwarty diamond, tier piąty diamond miniona, tier szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, tier 11 diamond miniona. 2234 godziny playtime'u były mi potrzebne, żeby wbić diamond miniona na tier trzeci. Przy okazji na tier 11. Dobra, tier 7, 8. 9, 10, nie stać mnie na 11? Serio? Jakbyśmy przekraftowali wszystkie te kości. Jest. Okej, i 9 tier. Zawsze coś, także jest lekki progres. Okej. Jakimś cudem posiadam idealną ilość ziemniaków na to, ale patrzcie na to. 10, level 198 i po tej to minion 11. O ile udało mi się zdobyć jakieś absurdalnie proste miniony, nie było ich dużo i musiałem skupić się na czymś jeszcze. Wybrałem muzeum, gdzie zacząłem wrzucać mega początkowe itemy, ale też mega drogie. Robimy Frozen Blaze'a, już się zdecydowałem i to jest po prostu ten moment. I przy okazji Carpentry 34. Wow! To oznacza, że foraging to w końcu mój najniższy skill. I idziemy w tym momencie po te 20 expa, dla których to robiłem. Ja naprawdę nie robiłem Frozen Blaze'a, żeby go używać, serio. O! I w tym momencie dostałem expa za Frozen Blaze'a i jeszcze za Blaze'a zwykłego. Moim zdaniem się opłacało. I teraz odbieramy sobie 3 nagrody, czyli 30 Skyblock expa i zostało mi jeszcze ile? 146. I bierzemy sobie mojego Lucky Hoofa. I teraz przerabiamy sobie Lucky Hoofa na Eternal Hoofa. I to jest Skyblock exp. Okej, od razu go wyciągnę, bo jest zbyt przydatny, żeby go tu zostawiać, ale fajnie. Craftujemy sobie to. Jest mieczyk. Totalnie tego nie potrzebowałem. Chwila, bo ja chciałem Golem Sworda jeszcze zrobić. Dobra, Golem Sword, czyli level 199. I teraz tak, mówicie, że equipment idzie, czyli mogę dać mój Molten Equipment. To idzie do armor setów? Tak. Jest, stać mnie na full olda. Czyli mam już wszystkie Dragon Armory poza Superiorem. Okej. Dobra, robimy Golem Armor. Okej. Czyli teraz tak, kolejne 20 expa. Implosion Belt? Mówicie? O, i zwiększa cały Explosion Damage o 25%. To jest akurat fajny belt, także to są dobre atrybuty. Na pewno Mana Region jest bardzo dobry tutaj. Dobra. Mamy to i odbieramy teraz kolejnego expa. Jeszcze 33 expa. Nie wiem, jakoś to trzeba wbić. Ja mam pogadać z jakimś farmerem. Nie, z tobą też miałem pogadać, okej. O, jest 5 skyblock expa za nic. A, jeszcze nie dałem Staff of the Volcano. 18 expa. Proszę bardzo, Mender Crown, 5 milionów coinów. Dobra, bierzemy Chip Tuxedo. Dobra, ostatni item. Oczywiście brak klimatu, bo zanim Skyblock zupdate'uje, że mam 200 level, to minie godzina. Jasne, nie dostanę miłej wiadomości, że 200 level. Mogę pójść na huba i się teraz tym flexować. Zobaczcie, jak się ładnie teraz wyróżniam od tych innych ludzi. Czy to wszystko było warte nowego kolorku? Powiedziałbym w sumie, że tak, ale po zmontowaniu tego wszystkiego zaczynam mieć pewne wątpliwości. W każdym razie zakupiłem na koniec jeszcze Archaeologist Compass, który pojawił się jako nowe akcesorium i w ten sposób skończyłem moją przygodę z pierwszymi 200 levelami. W nagrodę za obejrzenie do końca możecie jeszcze zobaczyć mały spoiler do kolejnego odcinka, a póki co zostawić łapkę w górę i subskrypcję, aby kolejny odcinek was nie ominął. Chciałem wam tylko pokazać Power 7. Bierzemy i jest.